Proszę bardzo, prowadzący. Pan naczelnik, proszę. Panie przewodniczący, panie i panowie radni, panie burmistrzu, szanowni państwo. Przedmiotem projektu uchwały jest wdrażanie zgodne przystąpienie do realizacji projektu czysta, zatytułowanego Czysta Energia dla Rudowa. Projekt jest planowany do złożenia w ramach wyłożonego przez Morza Polski Województwa Lubelskiego przez Zarząd Województwa konkursu w ramach działania 4.1 dotyczącego wsparcia OZE. I w ramach projektu przewidzieliśmy montaż instalacji fotowoltaicznych, instalacji solarnych oraz pieców na biomasę w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Dubartów. Nabór do tego projektu został przeprowadzony w miesiącach lutym i uzupełniający nabór w kwietniu po zmianie wielkości dofinansowania dla fotowoltaiki. Do projektu zgłosiło się około 190 gospodarstw domowych w przypadku instalacji solarnych, 160 na instalacje fotowoltaiczne i 44 osoby zainteresowane kotłami na biomasę. Wartość projektu oszacowaliśmy bardzo wstępnie na 7 700 000 zł. Z czego dofinansowanie, które jest możliwe do pozyskania, to jest 85% kwoty, 15% kwoty netto będzie stanowił wkład mieszkańców i podatek VAT jako niekwalifikowany w projekcie, a związany ze sprzedażą opodatkowaną zostanie rozliczony przez miasto poza projektem. Termin złożenia wniosku to 15 czerwca bieżącego roku. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest do września przyszłego roku. Po tym okresie będziemy mogli w przypadku pozytywnej oczywiście oceny i uzyskania dofinansowania przystąpić do realizacji zadań na terenie miasta. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zanim otworzę dyskusję, poproszę o opinię komisji. Komisja Budżetowa, Inicjatyw Gospodarczych. Infrastruktury technicznej, ochrony środowiska. Planowania przestrzennego i budownictwa. Spraw społecznych i porządku publicznego. Oświaty, kultury, sportu i rekreacji. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. W tym temacie, czy ktoś chce zabrać głos? Nie widzę. W związku z tym przechodzimy do przegłosowania uchwały. Kto jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. 16 radnych jest za. Kto jest przeciw? 17. Proszę państwa, proszę głosować. Dobrze. 17 radnych wszystkich obecni aktualnie na sali są, byli za, czyli uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. A mianowicie przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia wody i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Proszę bardzo o wprowadzenie. Pan prokurent Wiesław Kowalski. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panowie burmistrzowie, szanowni państwo. Miasto przedkłada Radzie wniosek taryfowy, jednakże ze względu na fakt, że wniosek był przygotowywany przez przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej, spróbuję nieco przybliżyć. Przepraszam na emocje. Proszę państwa, proszę o wysłuchanie przedstawiciela przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej. Ważna uchwała. I jeżeli ktoś ma ochotę na dyskusję albo na kawę czy herbatę, to proszę bardzo, wzorem radnego Błaszczaka można tam sobie wygodnie usiąść. Proszę bardzo. Wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków został przygotowany przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej na podstawie obowiązujących przepisów prawa, to znaczy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu i wodę odprowadzania ścieków oraz akcie wykonawczym do tej ustawy czy rozporządzenie ministra budownictwa. Wniosek przeszedł procedurę wymaganą w tym zakresie po złożeniu w ustawowym terminie do burmistrza miasta Dubartów. Została przeprowadzona kontrola prawidłowości sporządzenia tego wniosku. I kontrola potwierdziła, że wniosek jest sporządzony w sposób prawidłowy i w tej formie jest przedstawiany Radzie Miasta. I jeśli chodzi o dane zawarte we wniosku, no dosyć szczegółowo prezentowane były na poszczególnych komisjach. Ja tutaj powiem w
sumując, że wniosek zakłada wzrost ceny wody o 1,6% z ceny 2,72 na 2,76, mówię cenę brutto, bo te ceny interesują odbiorcę. Jeśli chodzi o ścieki, wzrost jest o 5,2% z ceny 5,85 na 6,16. W sumie wzrost jest 3 grosze, jeśli chodzi o wodę, i 4 grosze wody i 31 groszy o ściekach. W sumie na metrze sześciennym wody i ścieków jest to wzrost ceny o 35 groszy. Czym to skutkuje? Dla przeciętnej rodziny czteroosobowej, i to Państwo macie w uzasadnieniu wniosku taryfowego, dla przeciętnej rodziny czteroosobowej w mieście zużywającej przeciętnie 12 metrów sześciennych wody, wzrost opłat z tego tytułu wyniesie 4 zł i 20 groszy brutto miesięcznie. Nie wiem, czy mam prezentować szczegółowo, proszę. Nie, nie, chyba że ktoś sobie życzy szczegółowo, żeby omówić te wszystkie załączniki. Gremialnie usłyszał Pan odpowiedź. Jeśli będą pytania, będę próbował odpowiedzieć. Dziękujemy bardzo. Zanim otworzę dyskusję w tym punkcie, najpierw poproszę Komisję o opinię w tej sprawie. Komisja Budżetowa Inicjatyw Gospodarczych. Proszę bardzo, Pan Przewodniczący. Komisja nie opiniowała projektu uchwały. Zgodnie z wnioskiem przewodniczącego do marszałka, wniosek został przez komisję 4 głosy za, 2 osoby wstrzymały się od głosu. Przyczyną nieopiniowania projektu uchwały były uchybienia formalne, polegające na tym, że w przedstawionym radnym dokumentach brakowało załącznika, którym było sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa za 2015 rok. Dziękuję bardzo. Komisja Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska. Komisja nie opiniowała projektu uchwały. Zgodnie z wnioskiem pana radnego Grzegorza Grygorowicza, który został przyjęty stosunkiem głosów 4 za, wstrzymujących się 2. Propozycja nieopiniowania uchwały była związana ze zbyt późnym dostarczeniem dokumentów niezbędnych do podjęcia decyzji. Dziękuję bardzo. Komisja Planowania Przestrzennego i Budownictwa. Komisja nie wydała opinii. Za 2 głosy przeciw, 2 wstrzymujących się. Dziękuję bardzo. Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego. Dziękuję bardzo. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji. Komisja negatywnie zaopiniowała, za 2, przeciw 4, wstrzymujących się. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Czy ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę nikogo, kto by chciał zabrać głos. Proszę bardzo, Rady Wróblescy. Troszkę dzisiaj za uszy muszę wyciągnąć. Szanowni Państwo, w związku z tym, że tak naprawdę od decyzji Rady nie zależy, czy te taryfy wejdą w życie, czy nie wejdą w życie, jest to decyzja, są to taryfy, które zostały skalkulowane przez przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej, zatwierdzone przez pana burmistrza. Wobec tego klub radnych, członkowie klubu radnych Platformy Obywatelskiej trzymają się tego ustawy, po prostu nie mamy na to wpływu. Na te taryfy nie widzimy potrzeby, żeby być za ani przeciw. Jak nie mamy wpływu, tak będziemy głosować. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze? Proszę bardzo, Radny Grygorowicz.
ostatnie zadanie, wczytując się czy wpasowując w poetykę wypowiedzi mojego przedmówcy, to powiem tak. Gdy nie mam wpływu na bieg wydarzeń, a pytają mnie o zdanie, to wtedy jestem przeciw. I po prostu, ponieważ nie mam rzetelnej wiedzy, która byłaby niezbędna do podjęcia decyzji, to po prostu wstrzymanie się to jest jakby odwleczenie tego, co jest nieuchronne. To jest problem pana burmistrza, on wie, jak się z tym uporać. Przepisy mu pozwalają zachować się tak, jak się zachowa, ale w opozycji do takiego sposobu właśnie dostarczania nam informacji, a przecież materiał pisało wyraźnie, że załącznikiem jest sprawozdanie finansowe. Na komisjach padły wyjaśnienia, że do podjęcia decyzji nie jest potrzebne nam to sprawozdanie, ale skoro sam wnioskodawca proponował, że załączę to sprawozdanie, a nie dostarczę, po prostu, bo trzeba w którymś momencie powiedzieć nie. Mało to zmieni, ale będzie symptomatyczne. Czas przywrócić zasadę, że wszystkie materiały niezbędne do podjęcia decyzji muszą być we właściwym czasie, właściwym organom dostarczone. Te nie zostały dostarczone, w związku z tym będę głosował, proszę państwa, przeciw. Dziękuję bardzo. Ktoś jeszcze? Ja pozwolę sobie zabrać głos również. Szanowni radni, szanowni mieszkańcy, zaproszeni goście, szanowne media, to nie sposób nie zgodzić się również z opinią radnego Gregorowicza, bowiem faktycznie materiały były dostarczone na radę. Otrzymaliśmy wszystkich materiałów łącznie z porządkiem obrad, niestety. Natomiast ja chciałem zwrócić uwagę, oprócz tego uchybienia, o którym wspomniał radny Gregorowicz, o pewnej rzeczy, którą widać ze sprawozdań finansowych. I chciałem przypomnieć wszystkim nam, również radnym, jakie były proponowane stawki przez przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej w poprzednich latach. Zwróćcie państwo uwagę, że w ciągu ostatnich 2 lat tak naprawdę ruchu, jeżeli chodzi o ceny wody i ścieków, nie było, bo był rok 2013, a dokładnie 2014 i sprawozdanie za 2014 rok. I mam nadzieję, że kondycja przedsiębiorstwa była na tyle dobra finansowa, jeżeli chodzi o przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej, że tej podwyżki nie należało wprowadzać. Mam nadzieję, że nie było to również spowodowane tym, że w 2014 roku również były wybory do samorządu terytorialnego i nie było to spowodowane tym, że być może podwyżka może być odebrana przed tymi wyborami. Natomiast, proszę państwa, widać w cyfrach, że brak podjęcia odpowiedniej decyzji w roku 2014 i odpowiedniej kalkulacji skutkuje wskaźnikiem w 2014, jeżeli chodzi o właśnie sprawozdanie finansowe, o którym państwo wspominałem. W zeszłym roku również nie wykonano żadnego ruchu, jeżeli chodzi o przeanalizowanie, takie mam wrażenie, dokładnych kosztów, jeżeli chodzi o wodę i ścieków, bo również przypomnijmy sobie jako radni, że zmian w taryfach nie było. I co się dzieje w tym roku, proszę państwa? Po dwuletniej przerwie, po dwuletnim tak naprawdę nie reagowaniu zupełnie na różnego rodzaju bodźce, a widać to po sprawozdaniach, że te bodźce finansowe występowały w tym przedsiębiorstwie, okazuje się, że przychodzi rok 2015 i ścieki, same ścieki, proszę państwa, w kalkulacji, która została nam przedłożona, mają zdrożeć o 5,3%. Więc bardzo wysoko, jeżeli weźmiemy również pod uwagę podwyżki w latach poprzednich, które to podwyżki były rzędu procenta, maksymalnie 2%, jeżeli chodzi o wodę i o ścieki. Natomiast radykalniejsze podwyżki, jeżeli chodzi o te opłaty, również chciałem przypomnieć lata poprzednie, kiedy przedsiębiorstwo było komercjalizowane i wtedy uzasadniono tam te podwyżki, które sięgały procent 20, bo tego typu były 20-procentowe podwyżki w pierwszych 2 latach po tym, jak spółka została skomercjalizowana. Uzasadniono nam oczywiście tym, że spółka musi budować kapitał, że spółka musi mieć z czego prowadzić takie przedsięwzięcia, że spółka tak będzie wypracowała sobie swoje wyniki finansowe, żeby można było majątek, który jest na jej stanie, z tej działalności, którą ona prowadzi, również później remontować. I co się okazuje w 2016, w roku obecnym, w podsumowaniu za rok 2015, że spółka wypracowała 40 tysięcy wyniku finansowego tylko i wyłącznie ponad wyniku finansowego. Więc zastanawiam się, jak ta nadwyżka finansowa zostanie podzielona, na co ona zostanie przekazana. Ja wspomnę tylko, że w poprzednich 2 latach, jeżeli chodzi o
budżet miasta, to dywidenda do budżetu miasta wpływa w wysokości 150 tysięcy złotych, jeżeli dobrze pamiętam. W tym roku no, na dywidendę miasto nie ma co liczyć. Spółka nie ma również możliwości, żeby wspomóc przedsięwzięcia, które zamierza realizować, a przypomnę również nam wszystkim radnym na tej sesji, którzy tutaj zasiadają, że niespełna dwa miesiące temu został przyjęty plan, zgodnie z którym spółka zamierza wydać no, grube miliony złotych na remont oczyszczalni ścieków, więc no, patrząc z tej perspektywy finansowej, patrząc na to, co się dzieje dzisiaj w spółce, no, nie sposób nie odnieść wrażenia, że chyba będzie to głównie finansowane kredytem. I czekają oczywiście później kolejne podwyżki opłat za te ścieki. Nasz klub, tak jak wspomniał tutaj radny Grzegorz Gregorowicz, będzie głosował przeciw tym podwyżkom, bo również jest pewna rzecz, o której dobrze, żeby i mieszkańcy wiedzieli, że niestety komercjalizacja takich przedsiębiorstw, ja przypomnę, że również mamy taką sytuację, jeżeli chodzi o zakład zagospodarowania odpadów, tak naprawdę powoduje jedną rzecz, że z chwilą, kiedy radni decydują się na komercjalizację tego przedsiębiorstwa, albo oddają swoje kompetencje innym jednostkom samorządu terytorialnego, tracą możliwość wpływania nad tym, co się dzieje, jako Rada Miasta oczywiście, jakie uchwały będą zapadały, chociażby argumenty były jak najbardziej racjonalne. I przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej jest typowym przykładem, gdzie radni się dzisiaj zebrali, dostali propozycję podwyższenia opłat i co się stanie, jeżeli uchwała nie zostanie dzisiaj przyjęta? Bo jeżeli tak jak zapowiedzieli radni Platformy Obywatelskiej, oni się wstrzymają, nasz klub będzie głosował przeciw. Widzimy z algorytmu dzisiejszej Rady Miasta, że nie zostanie, że ta uchwała nie zyska większości, nie zostanie przyjęta. Co się stanie z tymi taryfami? Wejdą w życie, proszę Państwa. Bo nasz, właśnie ten mechanizm prawny, o którym wspomniał radny Wróblewski, powoduje tak naprawdę, że bez względu na to, jak my się dzisiaj zachowamy, nie ma to żadnego znaczenia. Mało tego, nawet jeżeli jako radni uznalibyśmy, że te podwyżki są za wysokie, jeżeli uznalibyśmy, że nie można tak postępować i odkładać podwyżek ad acta, to proszę Państwa, nie mamy prawa dokonać zmian w tej taryfie, zaproponować mniejszych opłat, ponieważ my, jako Rada Miasta, jesteśmy dzisiaj tylko i wyłącznie do tego, aby podnieść rękę albo za lub przeciw tej uchwale, ewentualnie się wstrzymać. Niestety mamy ograniczone te kompetencje. Wskazał radny Gregorowicz na brak materiałów, które mogłyby być przeanalizowane podczas komisji. Proszę zwrócić uwagę, że aż dwie komisje nie miały możliwości zapoznania się z tymi materiałami. Dlatego my, jako klub, będziemy głosowali przeciwko tej podwyżce i przeciwko tej uchwale. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy ktoś jest osadzony? Pan Burmistrz, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. No tak, rzeczywiście jest trochę prawo skonstruowane, że są takie sytuacje, że pomimo decyzji pozytywnych czy braku decyzji, jeśli w przypadku tym taryfy zostały skalkulowane prawidłowo, to one wchodzą w życie, jeśli nie i organy kontroli, bo kontrola została przeprowadzona, audytor wewnętrzny przeprowadził kontrolę w spółce i uznał, że w sposób właściwy jest skonstruowana propozycja taryfowa, więc no, nie mamy wpływu na ustawę, bo nie ma. Natomiast utożsamianie się, bo jesteśmy organem władczym i rada i burmistrz, utożsamianie się z decyzjami zarządu spółki jest też elementem bardzo ważnym w życiu społeczności, w życiu samorządu, bo no, razem dźwigamy ciężar funkcjonowania całego miasta. I chyba, że ten element, który tutaj pobrzmiewał, umycia rąk i znalezienia jakiejkolwiek przyczyny, aby to wykorzystać, można czasami używać. Chciałbym, proszę Państwa, powiedzieć, bo Państwo o tym wiecie i taka była też praktyka, że taryfy obejmują okres inny niż okres roku. I to w materiałach, we wniosku taryfowym prezes zarządu, zarząd dokładnie opisał czynniki kosztotwórcze, te, które wpływają na propozycję taryf.
Chciałbym powiedzieć, że wniosek został złożony w pełnym komplecie. To moja gdyby decyzja wynikająca też trochę z oszczędności, ale widzę, że nie możemy oszczędzać. A mianowicie no, podjąłem decyzję, żeby nie kserować wszystkich, dla wszystkich uczestników debaty sprawozdań, dokumentu liczącego ileś tam stron, razy ileś osób, bo te dokumenty, po pierwsze, sprawozdanie finansowe jest publikowane w KRS-ie, więc jeśli ktoś chciałby ten wycinek okresu tego wniosku taryfowego obejrzeć, to jest taka możliwość. Natomiast potem po sugestiach, że Państwo jednak oczekujecie tego wycinka sytuacji finansowej przedsiębiorstwa zostało dostarczane, ale zaznaczam w sposób jednoznaczny, że wniosek taryfowy jest zgodnie z prawem, bo pomimo, czy ustawa i przepisy prawne nie rozstrzygają, czy wniosek taryfowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym. No w naszym przypadku tak się składa, że się rozmijają trochę te terminy, bo obejmuje wniosek taryfowy obejmuje dwa lata kalendarzowe, więc stąd też ta kwestia początkowego niekserowania, tak jak mówię, z uwagi na oszczędność sprawozdań finansowych, które są dostępne. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, proszę Państwa, no nie chciałbym, myślę, że też dobro spółki wymaga tego, żeby się do tego odnieść, że sytuacja spółki jest dramatyczna. Spółka komunalna nie jest przedsiębiorcem, który ma, w cudzysłowie użyję, łupić swoich mieszkańców, bo generalnie 99,9% usług jest świadczonych dla naszych mieszkańców, dla mieszkańców miasta i nie jest zadaniem spółki łupić swoich mieszkańców, żeby potem wykazać olbrzymi zysk, który można w sposób już tam uznaniowy zagospodarować. Spółka ma świadczyć usługi na minimalnym poziomie kosztów, po to, żeby nasi mieszkańcy z dobra tego, jakim są w tym przypadku woda i możliwość rzutu ścieków, jak inne zadania, które spółka też wykonuje, były po minimalnych kosztach. Więc tutaj zachęcanie, żeby w sposób wyjątkowy podwyższać koszty, czy przekładać to potem na stawki taryfowe po to, żeby wypracować wysoki zysk, jest w moim przekonaniu niewłaściwe. Bo my widzimy, ja widzę nawet w przekazie medialnym, że niektórzy się chwalą, że pierw nakładają na swoich członków wysokie opłaty, potem, żeby po zakończeniu roku, na przykład sezonu grzewczego, ogłaszać, że teraz my jesteśmy dobrzy, bo rozdajemy wam ponad 1 000 000 zł. No, rozdajemy ten 1 000 000, który żeśmy przedtem w ciągu całego roku zabrali, gospodarowaliśmy w sposób nieoprocentowany tymi pieniędzmi. Panie burmistrzu, ja czekam pana, że pan używa zbyt daleko idących wniosków. Wysnuwał pan zbyt daleko idące wnioski. Ale to pan tak uważa, panie przewodniczący? Ja tak uważam, ale wolałbym, żeby pan mówił o jeżeli pan podaje nam te informacje, to żeby pan chociaż mówił, dlaczego w takim wypadku, jeżeli pan uważa, że ze sprawozdaniem finansowym jest wszystko w porządku, dlaczego w poprzednich latach PGK tak ułupił jednak mieszkańców, wypracowując chociażby w 2012 roku prawie 600 tysięcy dotacji finansowych. W którym roku? W 2012. Chyba nieprawdziwa. 572 803 zł brutto. Więc proszę Państwa, więc ja, niech mi Pan Przewodniczący pozwoli też się wypowiedzieć. Więc proszę Państwa, to nie jest dobra, w mojej ocenie, to nie jest dobra metoda, bo zabieranie w ciągu roku, a potem oddawanie nie jest właściwą metodą. Natomiast ja chciałbym powiedzieć jednoznacznie, że sytuacja spółki nie jest sytuacją dramatyczną, bo spółka uzyskała zysk na niewielkim poziomie, ale uzyskała i to było w oparciu o te niezbędne koszty, które są tutaj liczone. Bo też, proszę Państwa, wracanie, że kiedyś jak komercjalizacja była, to jest jedna z najgorszych rzeczy. Każdy z nas i mieszkańcy mają też swoją ocenę, bo ja przytoczę, że w niektórych jednostkach, które gromadzą prawie połowę mieszkańców, nie było żadnej komercjalizacji, a opłaty stałej ciepłej wody wzrosło 100%. Nie 20%, a wzrosło 100%. Więc tutaj kwestia jest grania liczbami. I myślę, proszę Państwa, że też nie możemy od tych słów, czy obok tych treści przekazywanych, przejść obojętnie.
Myślę o modernizacji oczyszczalni, o planie wieloletnim i modernizacji oczyszczalni, która nas czeka. Faktem jest, że w dokumentach planistycznych ktoś, kto opracowuje studium wykonalności i próbuje to opisać, to są założenia na wprost prawne. Mówimy tutaj o amortyzacji. I w tej chwili straszenie naszych mieszkańców, że ceny ścieków wzrosną o 60%, a nawet w wydaniu niektórych redaktorów o 100% wzrosną koszty, jest to typowe straszenie naszych mieszkańców, niczym nie poparte. Bo też jednocześnie mówimy, że jedynym elementem, oprócz obniżenia kosztów eksploatacji oczyszczalni, bo taki jest sens modernizacji oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnia funkcjonuje ponad 20 lat, czy 20 lat do modernizacji. Nastąpiło pewne zużycie tych urządzeń, które są. I po pierwsze, może to powodować zanieczyszczenie środowiska, co jest też bardzo ważne. I jak widzimy, chociażby z kalkulacji taryfy ścieków w tym roku, w sposób bardzo dynamiczny wzrastają koszty, bo te urządzenia się zużywają. I modernizacja oczyszczalni spowoduje obniżenie kosztów i to przy znacznym udziale środków zewnętrznych. To już było tłumaczone przy uchwale w planie wieloletnim. Natomiast kwestia wzrostu potencjalnych oczywiście i zapisanych w dokumentach, ale wzrostu stawek w oparciu o kwoty amortyzacji, które przedsiębiorstwo będzie naliczać, to rozmawialiśmy, że będziemy szukać wyjścia, aby, bo ja uważam, że niekoniecznie trzeba w przeciągu 20 lat, a taka jest średnia współczynnik amortyzacji, odpisu amortyzacyjnego, żeby wszystkie pieniądze, które zostaną użyte, zebrane z amortyzacji, blokować sobie na dalszy rozwój spółki, bo możemy znaleźć formę, która spowoduje, że te stawki wynikające tylko i wyłącznie z amortyzacji i z mniejszych kosztów eksploatacji niekoniecznie będą miały zastosowanie w przyszłości. I uważam, że jest to wyjątkowe, jak zawsze w niektórym medium i z niektórych ust padające, wyjątkowe straszenie naszych mieszkańców, że stawki ścieków wzrosną o 60%, a jak słyszałem osobiście na własne uszy i widziałem na własne oczy, że wzrosną o 100% stawki. Jest to bezpodstawne twierdzenie dla naszych mieszkańców, bo nie jest tak, że podwyżka goni podwyżkę, tak jak i tutaj pan przewodniczący mówił, przez kilka lat spółka uznawała, że się mieści w kosztach, więc nie było wzrostu stawek taryfowych. W tej chwili 1,4% wzrostu przy wodzie i 5% wzrostu przy ściekach, kiedy rzeczywiście z miesiąca na miesiąc jest pogorszenie funkcjonowania oczyszczalni i tych urządzeń. Koszty rosną, energia elektryczna wzrasta, bo te urządzenia się eksploatują, więc to nie jest też taki wzrost, który by skłaniał do tak dramatycznego przedstawiania sytuacji i w samym PGK-u, i w stawkach, które dotkną naszych mieszkańców. Dlatego też naprawdę muszę sprostować, że nie ma sytuacji dramatycznej w spółce. Ona jest, widzę, kreowana po to tylko, żeby wprowadzić niepokój wśród naszych mieszkańców. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Pan radny Gregorowicz, proszę bardzo. Zabrani, nie bierzmy swoich uwag zbytnio do siebie, dlatego że rozumiem, rozmawiamy o interesie komunalnym, o mieście, o tym, co z tego będą mieli lub na co są narażeni nasi mieszkańcy. Faktycznie ta dyskusja o odmianie taryf za wodę i ścieki jest obarczona również sytuacją związaną z przedsiębiorstwem gospodarki komunalnej, czyli jakby trochę rzeczą, to sprawozdanie jakby trochę jest obok tego wniosku o odmianie taryf, ale powtarzam, to sam wnioskodawca w załączniku do uchwały napisał, że załącznikiem jest sprawozdanie finansowe za rok 2015 i nie dostarczył go na czas. Więc w związku z tym nie mieliśmy czasu, żeby dokładnie sprawdzić, czy to właśnie nie ma związku z tym związkiem. Przypominam, żeby sprawozdanie zatwierdziło walne zgromadzenie, a tym walnym zgromadzeniem jest jednoosobowo pan burmistrz w przypadku PGK-u, czyli skomercjalizowanej spółki, to
Proszę Państwa, to Pan biegły, czy Pani biegła, musiała długo osierając się tematem, żeby ocenić, że to jest dobre zarobanie. A my, jak dostajemy w ostatniej chwili, to nawet żeśmy nie mieli możliwości oceny, czy to są ważne rzeczy z punktu widzenia tych taryf, czy nie mają związku. Więc szczerze mówiąc, tak jakby traktuje się nas jako płaszczyznę, gdzie tak czy owak, cokolwiek zrobimy, to nie ma to wpływu na decyzję, która jest w ręku Pana Burmistrza. I słusznie, uważam, że to dobrze, że Pan Burmistrz, niezależnie od tego, co zrobimy, to ma prawo do takich czy innych decyzji. Ale to proszę nas nie, jakby nie namawiać, że my musimy ten wniosek poprzeć, bo z uwagi na braki właśnie formalne, co do której formy sam Pan Burmistrz zdecydował, a nie my, to ja, na przykład ja osobiście jestem przeciw. Natomiast wracając jeszcze do tej sytuacji związanej ze sprawozdaniem finansowym. No, tutaj się zgodzę z Panem Przewodniczącym właśnie Tomasiakiem, że nastąpiło no jednak duże zmniejszenie na przykład wyników finansowego. Zysk netto za rok 2014 w tej spółce skomercjalizowanej wynosił 296 tysięcy, a za rok 2015 40 tysięcy. Proszę Państwa, prawie ośmiokrotny spadek. No to proszę Państwa, władza w spółki to nie jest tylko władza jednoorganowa, tak jak w przypadku gminy, gdzie Pan Burmistrz jednoorganowo jest organem przedstawicielskim, znaczy wykonawczym. Ale tam są dwa organy. Tam jest zarząd jednoosobowy, zmieniony, i rada nadzorcza, która była zmieniona. I proszę zobaczyć, zmianę rady dokonano 5 lat temu i to była zmiana polityczna. Ta rada nadzorcza jest całkowicie ciałem politycznym, bo 5 lat temu, proszę bardzo, zmieniono prezesa z nadania Pana Burmistrza i słusznie, bo szyjgo ma być nadanie, prawda? No, Pana Burmistrza. Ale aktualny prezes i wtedy powołany nie miał związku z gospodarką, tak mi się wydaje, albo przynajmniej według tej wiedzy, którą ja posiadam, nie miał związku z tą gospodarką, z przedmiotem działalności PGK. To nie jest przeszkodą formalną, skoro został prezesem, ale według mnie doświadczenia, czyli od razu wejścia z kreowaniem sytuacji w kierunku pozytywnym dla mieszkańców, to nie miało jakby związku. Tak samo proszę zauważyć na Radę Nadzorczą. Na Radę Nadzorczą w PGK została też z mety zmieniona. Przeciwieństwo na przykład do, proszę Państwa, w PEC-u, Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, nie zmieniono prezesa wieloletniego i nie zmieniono rady. A w PGK zmieniono i to na ludzi ściśle z nadania politycznego, bez związku według mnie z gospodarką komunalną. No bo weźmy, członkiem Rady Nadzorczej naszej, Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej jest Pan Dariusz Jezior, członek Państwa Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Lublina, który się zajmował trochę innymi dziedzinami, a dane czerpie przecież, proszę Państwa, z mediów, no, z internetu. Nie jest to jakiś zarzut, ale to jest stwierdzenie faktów, że wzięto człowieka nadania politycznego z Lublina, niezwiązanego z miastem i niezwiązanego z tą dziedziną. Drugim członkiem Rady Nadzorczej jest Pan Lucjan Mileszczyk, radny, były radny powiatowy, mieszkaniec powiatu lubartowskiego, który też moim zdaniem nie był związany z gospodarką komunalną. I zmieniono też, proszę Państwa, trzeciego członka, którym został przedstawiciel SLD. To jest według mnie odzwierciedlenie koalicji tamtej, która trwa według mnie do dzisiaj. Jest, oczywiście mogą paść głosy przeciw, ale rozumiem, że dyskutujemy. Nie mam nawet za bardzo zarzutu formalnego. No. Kto wygrał wybory, ten ma prawo korygować sytuację, ale moim zdaniem to jest ściśle kierowanie polityczne bez związku z wpływem na prawidłową gospodarkę komunalną. Jeśli dzisiaj widzę, że 8 razy spadł mi zysk, jeśli widzę, że nagle po 20 latach mam zbudować nowa sieć kanalizacyjną z oczyszczalnią za 64 miliony, to ja po prostu się boję, że zadanie przerośnie siły tych ludzi, którzy w tej chwili przez Pana Burmistrza zostali skierowani na ten odcinek, mówiąc po socjalistycznemu. Więc proszę Państwa, więc w związku z tym jedno się zazębia z drugim, mimo że formalnie sprawozdanie finansowe nie ma związku z tym wnioskiem o zmianie taryf, to po prostu tym bardziej upewniam się, że coś trzeba zrobić wspólnie z tym, żeby ta gospodarka komunalna no, działała lepiej. Proszę Państwa, przy okazji wcześniej, jeszcze przed tym, gdy Pan Burmistrz wygrał wybory, to poprzednie siły skomercjalizowały tę spółkę. To był zakład budżetowy. Zrobiono z niego spółkę, skomercjalizowano. Ale pamiętam te dyskusje. Sam byłem gościem, siedziałem w tym miejscu i słyszałem te argumenty, proszę Państwa, że spółka komercyjna pozwoli wreszcie uwolnić się radzie spod decydowania o tym i finansowania
gospodarki komunalnej, że wreszcie ludzie, którzy tam będą, to będą fachowcy naprawdę z prawdziwego zdarzenia, za pomocą nowych uprawnień spowoduje, że nie będziemy się zajmować, skąd się pieniądze mają wziąć na inwestycje, na rozwój. A się okazuje nagle, że przychodzi prezes nowy i mówi, że trzeba 64 miliony na nowo oczyszczalnię i proszę Państwa na sieć kanalizacyjną. No ja się w tym nie zgadzam. Ja myślałem, że ci nowi ludzie z nowego nadania spowodują, że po prostu wreszcie zacznie się dziać dobrze, będzie wynik taki jak trzeba, wiedzą jak się brać za aplikację środków unijnych. Tu jeszcze przy okazji słyszę, że w myśl nowych przepisów to gdyby nie była to firma skomercjalizowana, to właśnie amortyzacji niekoniecznie należałoby doliczać do wyceny za wodę i ścieki. Czyli gdyby spółki tej PGK-u nie skomercjalizowano, to majątek oczyszczalni byłby na jakby w stanie rzędu miasta czy miasta i wtedy amortyzacja nie mogłaby być leczona. Nie wiem, czy to jest prawda, do końca jeszcze tego nie przeanalizowałem, ale powtarzam tezy gdzieś tam, prawda, z korytarza. Jak zwał, tak zwał, jaki jest, taki jest. Chodzi mi o to, że ja w imieniu pana, czy jakby staram się zrozumieć postawę pana burmistrza, też on nie szuka kłopotów. Ale moim zdaniem poprzez otoczenie swoje polityczne i poprzez środowiskowe jakieś uwarunkowania, no, proszę Państwa, powierzył władzę w tej spółce i sprawy prowadzone są w tej spółce w sposób według mnie nie do końca zrozumiały, nie dający gwarancji, że jest dobrze. Dlatego będę przeciw i będę obserwował, co się dalej będzie działo, ale na dzisiaj mam obawy. A jeśli chodzi o obawy, to nie wstrzymuję się wtedy przy głosie, tylko daję wyraz tym obawom i uważam, ponieważ są uzasadnione, to proszę uznać za normalne, że głosujemy przeciw. Oczekujemy, że władze miasta, że pan burmistrz, no, jakby poszuka lepszej współpracy z przeciwnikiem politycznym takim czy innym i spróbuje pochylić się razem nad tymi sprawami, prawda, w PGK-u. Moim zdaniem one idą niezbyt dobrą stronę. Uważam, że aplikacja środków unijnych tam się odbywa w sposób według mnie niewłaściwy. Nie wiemy, czy budowa planowana oczyszczalni ścieków zakończy się czymś pozytywnym. Nie wiem, czy tak. Ja nie wiem, czy ta koncepcja spowoduje, że znajdą się środki zewnętrzne. Mam poważne obawy, że nie, a chcę mieć gwarancję. Mieszkańcy przede wszystkim chcą mieć gwarancję. Dlatego kończąc zbyt długie przemówienie, nawet sam to czuję, to mówię tak, panowie, głosujemy przeciw, dlatego że nie zgadzamy się z tym stanem rzeczy, który państwo żeście nam przed chwilą przedstawili, a nawet nie dostarczyli, mimo że się sami obiecali, że na przykład wprowadzenie finansowe dostarczycie w odpowiedniej chwili. Nie dostarczyliście i dlatego będziemy przeciw. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, radny Polichańczuk. Panie Przewodniczący, Panowie Burmistrzowie, Wysoka Rado. Ja rozumiem, że odnosząc się do słów Pana Grzegorza Gregorowicza, to rozumiem, że dobrze, że trzecim członkiem Rady Nadzorczej jest członek SLD, bo w takim razie mam pytanie też od razu do Pana Radnego Ścisła, bo chyba on jest tylko tutaj członkiem SLD w tej Radzie, że miał wpływ na, w takim razie na wybór. Bo jak rozumiem, trzecim członkiem jest pan Robert chyba Szypuła, tak? Dobrze pamiętam? To może pan radny wie, jakie związki polityczne ma z tą radą pan Robert Szypuła. To tak na marginesie. Broń Boże, ja rozumiem, że proszę nie brać tego jako krytyka SLD czy kogokolwiek, bo nie o to mi chodziło. Chciałem po prostu zwrócić uwagę na absurd wypowiedzi czy insynuacji pana Grzegorza Gregorowicza. Natomiast powiem tak, no generalnie to chyba chodzi o to, żeby no, każdą jakby decyzję skrytykować i rozumiem, że ja też mam pewne obawy dotyczące głosowania za czy przeciw podnoszeniu stawek za wodę i ścieki. Jako przedsiębiorca, może jako człowiek, który kiedyś zdał egzamin na członka spółek Skarbu Państwa, który musiał się nauczyć czytać bilanse, sprawozdania, myślę, że jakąś minimalną wiedzę na ten temat mam, ale daleki jestem od tego, żeby
wczytywać się i wyciągać na podstawie nawet tych sprawozdań, które nam zostaną przedstawione, daleko idących wniosków typu PGK jest w bardzo złej sytuacji lub PGK jest w bardzo dobrej sytuacji. Myślę, że do tego potrzebne jest jeszcze dużo innych wiadomości, takich jak chociażby badania. Badania dotyczące tendencji związanych ze sprzedażą tych usług, czyli zużyciem wody, różnych jakby okoliczności. I tu ewentualnie apeluję do pana burmistrza, żeby raz na zawsze uciąć wszelkiego rodzaju dywagacje, że ta spółka to jest źle zarządzana, bo zarządza nią, czy bo właścicielem akurat, czy reprezentantem właściciela jest ten burmistrz, a nie inny. To proponuję, żebyśmy w końcu zrobili audyt. Ten audyt niech przeprowadzi firma zewnętrzna, dobra firma zewnętrzna, która wyraźnie określi, w jakiej kondycji finansowej jest spółka. Ja wierzę, wierzę w to, że te stawki, to przedstawienie tej propozycji zostało zrobione w sposób rzetelny. Dlatego będę głosował za przyjęciem tych stawek, wiedząc, że nie są one aż tak wysokie, nie jest to jakaś taka drastyczna podwyżka. Myśląc głębiej, ja tego nie wiem, może te różnice między dywidendami, między zyskami za poszczególne lata mogą wynikać również z awaryjności w danym roku. Ja tego nie wiem, dlatego naprawdę i nie dowiemy się tego na podstawie też tego sprawozdania finansowego. Jest konieczny audyt, żeby uciąć jakby wszelkie dywagacje na ten temat. Natomiast proponuję, miastem rządzi burmistrz wybrany w wyborach powszechnych, tak? Jest reprezentantem i właścicielem w 100% spółki komunalnej. W związku z czym ma prawo wybierać takich członków rad nadzorczych, jakich wybiera. Natomiast dywagacje na ten temat, że to jest człowiek związany z taką opcją polityczną czy z inną, tak naprawdę to generalnie, gdybyśmy poszukali we wszystkich życiorysach, czy w znajomościach, to tak naprawdę w tak małym mieście jak Lubartów, to chyba każdy z nas jest w jakiś sposób powiązany politycznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Rady Królewskiej, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Rady, Szanowni Państwo Radni, Państwo Prezesowie, chciałem sprostować kilka rzeczy. O ile wiem, PGK ubiega się o dotacje na rozbudowę, czy na przebudowę oczyszczalni ścieków w konkursie. I Panie Radny Gregorowicz, ja nie chciałbym żyć w kraju, w którym mam gwarancję, że ktoś wygra konkurs. To w takim razie nie jest konkurs i sam Pan Bogdan krytykował takie praktyki, które miały miejsce, o których rozmawialiśmy, że ktoś miał gwarancję, że on był, kto wygra konkurs. To nie jest konkurs i myślę, że nikt nie da Panu gwarancji, że ten konkurs jakaś firma czy jakiś podmiot wygra. To po pierwsze. Nikt nie może dać takich gwarancji. Jest większe prawdopodobieństwo, mniejsze prawdopodobieństwo, ale nikt tego nie da. Po drugie, chciałem też sprostować informacje, bo tak wywnioskowałem z Pańskich słów, być może się mylę, ale PGK przychodząc do nas z informacją, że chce przebudować oczyszczalnię ścieków, powiedz o wielkości inwestycji, nie słyszałem słowa, że spodziewa się dotacji z budżetu miasta na realizację tej inwestycji. Przychodził do nas tylko z planem rozwoju sieci wodno-kanalizacyjnej i przebudowy oczyszczalni, bo jest naszą kompetencją to zatwierdzić. Natomiast z własnych środków, to słyszałem i chyba wszyscy słyszeli, i z pozyskanej dotacji zamierza to sfinansować. Dlatego, że jest to spółka skomercjalizowana i nie dostaje od nas, jako od miasta, dotacji, jak w przypadku innych form, które nie są skomercjalizowane, na remonty, modernizacje, przebudowy, inwestycje itd. Ona sobie musi radzić. Stąd ma między innymi prawo do odpisu amortyzacyjnego, to są oczywiście koszty, które w ramach zgromadzonych środków ma pokrywać tego typu wydatki. I Panie Burmistrzu, jeszcze też taka reakcja na Pańską wypowiedź, do umywania rąk. Można umywać ręce od decyzji wtedy, kiedy się tę decyzję podejmuje.
Jeżeli my, jako radni, nie mamy na to wpływu absolutnie żadnego, co się stanie z tymi taryfami. Mogę zagłosować za, to będzie miało taki sam skutek, jak i zagłosuję przeciw. Absolutnie nie ma wpływu na to, co się z tymi taryfami stanie. Oto przepraszam bardzo, gdzie tutaj mamy do umywania rąk? Mamy miejsce do umywania rąk. Nie znam na tyle sytuacji finansowej PGK. Tutaj popieramy, myślę, wszyscy wniosek czy postulat złożony przez pana radnego Polichańczuka co do tego audytu, który jest potrzebny, ale audytu też dotyczącego jakby prognoz rozwoju, czy prognozy rynku, czy też sytuacji, jak w przyszłości PGK. Nie mamy takiej informacji, czy na podstawie naruszenia sprawozdania, żeby wprost stwierdzić, czy spółka jest w jakiej kondycji w tej chwili finansowej, a dokładnie w jakiej kondycji finansowej byłaby, na przykład gdybyśmy tych taryf nie podnieśli. Nie jestem w tej chwili kompetentny, żeby na to pytanie odpowiedzieć. I to wszystko sprawia, że po prostu mamy do tego prawo, jako radni, być za, być przeciw, albo wstrzymać się od głosu. Wstrzymujemy się od głosu, ponieważ doszliśmy do wniosku, że tak w zasadzie jakkolwiek zagłosujemy, taki za będzie skutek. To w takim razie po co głosować? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ktoś jeszcze radny chce zabrać głos? Ja jeszcze poproszę. A, pan Gregorz. Proszę Państwa, widzę, że być może i sam biorę w tym udział w jakiś sposób nieuświadomiony, że wycieczka pasowistych. Proszę Państwa, jest to debata publiczna o sprawach komunalnych i mamy prawo dociekać w taki sposób, żeby wyłuszczyć wszystkie elementy niepewne. I powiem tak, no, chcę wiedzieć, że kierowanie przedsiębiorstwem gospodarki komunalnej odbyło się w taki sposób najmniej dolegliwy dla nas. I powiem tak, mam co do tego wątpliwości. Pan Polichańczuk stwierdził, że Maria Wygowie składała się z dywagacji i z insynuacji. Ciekawe, czy on będzie w stanie zaraz określić, co to jest insynuacja. Nie chcę się bawić w podręcznikowe wykłady, co to jest, bo zakładam, że on wie, ale jeśli wie, a użył to świadomie, to po prostu powiedział nieprawdę. No, zarzucał kłamstwo. Po prostu, jeśli stwierdziłem, znowu będziemy interpretować, czy przecinek był w naszej wypowiedzi, czy go nie było, no myślę, że protokoły są dość wierne i dobrze robione, to będzie pan mógł na następnej sesji go przeczytać i pan się zapozna z wypowiedzią. Ja państwo pamiętam. I w pewnym czasie powiem tak. Pierwsze zmiany w PGG-u co do władz było w momencie, gdy pan, czy może po momencie, gdy pan burmistrz wygrał wybory i to były zmiany polityczne. Głównie właśnie w PGG-u, jak je widzę. Prezes się zmienił w wyniku odejścia na emeryturę poprzedniego, ale też rada nadzorcza. Przedstawicielem SLD był świętej pamięci pan Eligiusz Pusyk. Ja nawet nie mówię, że to źle, zaznaczam, bo wymieniłem wszystkie nazwiska, więc nie widzę powodu, żeby nie wymienić tego pana, którego osobiście szanowałem i do dzisiaj go pamiętam z dobrej strony. Tylko chodzi mi o to, żeby nie chować głowy pod dywan i nie zamiatać właśnie tego dywanu. Proszę Państwa, no przecież takie są fakty, że gospodarka komunalna w Lubartowie jest upolityczniona w odniesieniu do właśnie przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej, o którym dzisiaj dyskutujemy w zakresie podniesienia taryf za wodę i ścieki. Ja uważam, że ta zmiana polityczna jest uprawniona, bo w końcu ta opcja wygrała te wybory, ale mam wątpliwości, czy ludzie, którzy zostali skierowani przez tę opcję do tego zarządzania na ten odcinek, to akurat znali się w sposób najlepszym mieście na gospodarce komunalnej. Mam wątpliwości. I jeśli pan to dalej uważa, że insynuacje, że to nieprawda, i pan tu jakieś nazwiska inne wymienia, to pan wymienia kolejne nazwiska, ale trzeba dojść do zacząć od źródeł. Źródła były chyba około 5 lat temu i były inne. No. O tym nazwisku wymienionym przeze mnie. Natomiast jeśli chodzi o... Więc nie są to insynuacje, panie radny, ani dywagacje. No dywagować to możemy sobie gdzieś na korytarzu, ale tu na sali przy mównicy spisane będą czyny i rozmowy. Niech pan to sprawdzi. Natomiast uwaga pana radnego Wróblewskiego jest oczywista. Oczywista, że konkursy polegają na tym, że wygrywa najlepszy. No w Polsce konkursy w zdecydowanej większości są. Wynik konkursu jest znany przez konkursę. I praktycznie obarcza to niemalże wszystkie siły polityczne. Wiemy, kto będzie sekretarzem, wiemy, kto będzie dyrektorem, wiemy, kto będzie prezesem. Jeśli uważacie i udajecie, że nie,
to ja powiem, że proszę Państwa, znowu chcemy zakłamywać rzeczywistość. Ulica wydała inny werdykt. Właśnie te zmiany to polegały na tym, polityczne ostatnio, że ludzie chcieli wreszcie prawdy. Czy może, o, chcieli dobrej zmiany, prawda? No okazuje się, że ta dobra zmiana na różnych szczeblach przez różne siły przedstawiona jest zupełnie inaczej rozumiana. I powiem tak. Konkursy rzeczywiście mają polegać na tym, żeby wygrał najlepszy i żeby on nie był znany, bo i tego konkursu. Przystępuje szereg osób, czyli podmiotów najlepszych i nie wiadomo, kto wygra. Poza tym, że to ma być najlepsze. A okazuje się, że w wyniku takiego, a innego uwikłania, mówię o konkursach głównie personalnych, nie o, o przetargach czy o konkursach na dotacje zewnętrzne, bo tu faktycznie rzeczywiście byłoby bardzo źle, gdyby wyniki były znane przed konkursem. Ale chodzi mi tylko o to, że w przypadku konkursów na środki unijne aplikowane przez PGE, to w tym sensie moja uwaga dotyczyła takiej oto sytuacji, że spółka komercyjna miała nas uwolnić od niuansów w tym związanym. Więc jeśli pan prezes przychodzi i informuje, że nagle po 20 latach, a termin jakby zmiany czy modernizacji oczyszczalni minął po 10 latach, a on przychodzi po 20 latach i mówi, że trzeba 64 miliony na modernizację oczyszczalni wraz w siecią, to ja twierdzę, że przy takim dowolnym konkursie Lubartów tych pieniędzy nie znajdzie. Nie jest w stanie znaleźć u dowolnej siły politycznej, ponieważ jesteśmy za małym ośrodkiem, mamy zbyt małą siłę przekonywania, zbyt małe zaplecze polityczne i właśnie i ludzie, którzy kierują to gospodarstwo, nie dają gwarancji, że wiedzą, jak poruszyć wszystkie instrumenty niezbędne, żeby te pieniądze uzyskać. I tylko tyle. Więc proszę, wiem, że będziecie próbować, ja też będę próbował, moim zdaniem bardziej oględnie, nie doszukujcie się personalnych motywów wypowiedzi. Po prostu mam coraz więcej wątpliwości do jakości prowadzenia gospodarki komunalnej i dlatego będę przeciw. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, odwrócę. Radny Pojnacz. Więc ad vocem odpowiem, że dywagacja to jest długie, rozległe mówienie o czymś na ogół odbiegające od tematu. Mówiąc prostym językiem, jest to zwykłe lanie wody. Więc moja wypowiedź na ten temat, myślę, nie mija się z prawdą. Natomiast panu Grzegorzowi powiem, że insynuacja to jest niezgodne z prawdą przypisywanie lub wmawianie komuś pewnych postępków, myśli bądź intencji. Pan używając, wymieniając nazwiska członków Rady Nadzorczej, wypowiedział się, że trzeci z członków był wybrany z ramienia SLD. Ja o tym nie wiem, więc wydaje mi się, że pan cokolwiek insynuuje. W związku z tym uważam, że użycie przeze mnie słowa insynuacja i dywagacja była co do pańskiej wypowiedzi jak najbardziej słuszna. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? To ja pozwolę sobie zabrać głos. Panie Burmistrzu, Szanowni Radni, Szanowni Mieszkańcy Lubartowa, Szanowni Goście. Można by powiedzieć, uderz w słowa, nożyce się odezwał, więc Panie Burmistrzu, to do Pana pytanie. W 2007 roku była skomercjalizowana spółka. W 2008 roku, jaka była cena metra sześciennego ścieków? Czy Pan wie? 3,08. Proszę Państwa, za metr sześcienny. Zwróćcie uwagę, że dzisiaj cena ścieków po 6-7 latach ma być 616, czyli o ile więcej? O 3,08. 6,16. Czyli dokładnie o 100% więcej. Rozumiem, że Pan mówił tutaj i zwracał uwagę sam sobie, że o 100% po prostu w spółkach komunalnych zdrożały, wzrosły opłaty. Ale proszę Państwa, zwróćmy uwagę jeszcze na jedną rzecz. Usłyszeliśmy dzisiaj, że spółki komunalne nie są od tego, żeby łupić mieszkańców. Dobrze, że ta informacja i to padło z ust Pana Burmistrza. Tylko Panie Burmistrzu, bo ja miałem okazję przeczytać protokoły
ze wszystkich walnych zgromadzeń, których Pan jest naszym reprezentantem, poza oczywiście bieżącym rokiem, bo nie jest prawdą, że dzisiaj można wejść i można pojechać do KRS-u i zobaczyć sprawozdanie finansowe PGG-u, bo ono będzie dostępne dopiero wtedy, kiedy odbędzie się walne zgromadzenie, więc ten dokument, gdybyśmy się nie upomnieli na Komisji Budżetowej, nie byłby dostępny dla nas, bo dopiero wtedy staje się dokumentem, który ma być obowiązkowo przesłany do sądu rejestrowego i dopiero wtedy on jest ujawniany. Czy ja mogę skończyć? Więc nie było żadnej możliwości, żeby ktokolwiek z nas i cokolwiek sobie mógł sprawdzić w jakikolwiek sposób, tak jak zostało powiedziane. Natomiast ważne słowo, żeby nie mówić. Faktycznie spółki komunalne, takie jak PGG, jak PEC Lubartowski, powstały po to właśnie, żeby przy najniższym wyniku finansowym rocznym dostarczać nam to, do czego zostały powołane, żeby nam to przekazywać. Czyli odbierać ścieki, produkować wodę, dostarczać ciepło i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie będziemy tego wszystkiego wymieniać. I proszę Państwa, dlaczego mówię o tym, że o tym łupieniu nie przeczytałem wcześniej? Bo przez wszystkie te lata do tej pory, do 2014 roku, proszę Państwa, tylko Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej brutto wynik wygenerowało na wysokości 2 400 000 zł od roku 2009. 2 400 000 zł. Więc jaka jest polityka tych władz miasta, bo ja nie rozumiem. Z jednej strony każdego roku odbywało się walne zgromadzenie. W zeszłym roku przed zapłaceniem podatku dochodowego 364 tysiące. W 2013 roku 409, w 2012 572 tysiące. Już nie będę tego wymieniał dalej do tyłu, bo pokazałem globalną sumę. Ani razu nie przeczytałem w tych protokołach, że właściciel miasta troszczy się o mieszkańców Lubartowa i mówi: panie prezesie Gasiu, albo panie prezesie Marzenka, ja apeluję do was, żeby ceny za wodę, za ścieki były niższe, żebyście nie generowali, tak jak w roku 2012, prawie 600 tysięcy wyniku finansowego, ponieważ to uderza w kieszenie mieszkańców. Dzisiaj, kiedy wynik finansowy jest zbliżony do tego, co można by było oczekiwać od takich spółek, jeżeli byśmy szli tym językiem, który powiedział pan burmistrz, czyli nie łupić mieszkańców, to dopiero dzisiaj się dowiadujemy, że to jest właśnie to, na co oczekiwaliśmy. Dlaczego w latach poprzednich tego nie zauważano, a przypomnę, że w roku 2012 podwyżka za wodę i ścieki jednak była, mimo że wyniki finansowe były tak korzystne dla tej spółki. Więc wtedy mimo dużych wyników były dalej podwyżki. A teraz mimo niskich wyników, wysokich wyników były i do na czym polegały te podwyżki? To nie polegały na dodatkowym łupieniu jeszcze mieszkańców? I kolejna rzecz. Radny Gregorowicz zwrócił uwagę na bardzo ważną rzecz, jeżeli chodzi o to, co wydarzyło się na poprzedniej sesji Rady Miasta, bo wspomniał o właśnie tej możliwości wyłączenia majątku, o możliwości nie dodawania kosztów, jeżeli chodzi o koszty amortyzacji do ceny metra sześciennego wody, bo była taka możliwość, zanim PGG złożył swój wniosek do funduszy zewnętrznych, do funduszy strukturalnych, wzorem innych przedsiębiorstw komunalnych, żeby chociażby to oczyszczanie ścieków wyłączyć z tego majątku, żeby miasto w imieniu, żeby miasto dla tej oczyszczalni ścieków złożyło samo wniosek. Wtedy te 60% kosztów, o których dzisiaj słyszymy, że nikt o tym nie mówił i skąd my o tym wiemy, nie byłoby doliczanych. A teraz panie burmistrzu, ja ze zdziwieniem wysłuchałem pańskiej opinii, bo prosiłbym o sięgnięcie, ja sięgnąłem właśnie do protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta, który będziemy dzisiaj przyjmowali. Ja proszę wsłuchać się w wypowiedzi pana księgowego, pana prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i posłuchać, o czym oni nas informowali, jakie będą skutki w chwili, kiedy ten zakład zostanie wyremontowany, kiedy to oczyszczalnia zostanie tak naprawdę wybudowana, bo nam powiedziano, że trzeba tak naprawdę oddzielną nitkę, oddzielną technologię obok poprowadzić, wybudować od początku. Więc o czym ci panowie nam mówili?
Nikt dzisiaj sobie niczego nie wymyślił. Te informacje padły z ust przedstawicieli przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej. Więc o co jest zarzut? No my powtarzamy to, co było powiedziane wówczas. Jeżeli ktoś z radnych słyszał zupełnie coś innego, to proszę przyjść powiedzieć, że mówię nieprawdę. I również apeluję do radnych, żeby wsłuchiwali się w to, co jest mówione na sesji Rady Miasta, bo usłyszałem również, że poszły informacje od niektórych radnych, nawet do mieszkańców, którzy mówili, że podczas przyjmowania tego planu, jeżeli chodzi o remont oczyszczalni ścieków, nikt tutaj nie mówił o żadnych podwyżkach, jeżeli chodzi o ścieki, a myśmy sobie wszystko wyssali z palca, przekazując te informacje potem mieszkańcom. No albo uczestniczymy w innych radach miasta, albo ktoś naprawdę ma dosyć dużą dozę niepamięci, żeby nie wypowiedzieć się nieco ostrzej. Natomiast podkreślam jeszcze raz, że była możliwość ominięcia tego, bo można było ten majątek wyłączyć i wtedy nie rozmawialibyśmy o tych kolejnych kosztach. Ale jeżeli już rozmawiamy o tym łupieniu, to prosiłbym właśnie wskazać mi w tych protokołach ze zgromadzeń walnych, gdzie pan burmistrz jednoosobowo nas reprezentuje, kiedy pan zwrócił uwagę jednemu prezesowi albo drugiemu, żeby nie generował takich wyników finansowych. Bo ja przypomnę nam jeszcze jedną rzecz, że podczas budżetów, podczas sesji rad miejskich często byliśmy informowani w zeszłym roku i dwa lata temu, jak to dobrze, że 150 tysięcy złotych jest płacone jako dywidenda do budżetu miasta. Bo tak było to przekazywane. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan burmistrz. Dyskusji nie zamykam, może ktoś jeszcze się wypowie. Proszę państwa, zacznę może, no może od końca właśnie, bo to, że zysk jest w takiej wysokości przez ostatnie 5 lat i zyskiem malejącym, to jest dowód na to, że rozmawiamy z prezesami i mówimy, że nie jest zadaniem spółki szukanie na siłę zysku, żeby przekładać to również na stawki opłat, czy wody ścieków, czy też ciepła z uzyskiwanego z PEC-u. Natomiast chcę zaznaczyć również, bo to też jest wiadome, że duża część tego zysku, która jest, ona wraca na rozwój spółki, bo w każdym podziale zysku, każdego roku, znaczna część środków idzie na fundusz rozwojowy spółek i on w jakiś sposób ułatwia też rozwój tej spółki, bo potrzeb i elementów modernizacyjnych czy rozwojowych w każdej spółce jest potrzebny. Druga kwestia to zupełnie nie mogę się zgodzić z twierdzeniem pana radnego Gregorowicza, że działanie spółki, w tym przypadku PGK, montaż finansowy jest dowodem na niekompetencje. Bo to co jest, proszę państwa, to jest właśnie dowód na kompetencje władz spółki i prezesa, jak również Rady Nadzorczej. Bo z dużą pewnością mogę powiedzieć, że montaż finansowy niezbędnej modernizacji, bo proszę państwa, modernizacja jest niezbędna, że zamkniemy oczy i za rok, za dwa, za pięć obejrzymy się, że już nie mamy nic do ratowania i szybko tego nie zrobimy i pieniędzy nie będzie. Kilka dni temu została opublikowana lista, mam właśnie przed sobą, lista rankingowa konkursu programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z działania 2-3 i chcę powiedzieć, ona jest dostępna, na 99 wniosków na łączną kwotę inwestycji 4,5 miliarda, dotacji 2,2 miliarda złotych w skali Polski, nasz wniosek znajduje się na 20 miejscu. Więc bardzo wiele wskazuje, że uzyskamy dofinansowanie i być może w sposób niepowtarzalny za 5 lat, bo słyszymy, co się może dziać ze środkami unijnymi w następnych okresach finansowania i tych pieniędzy może nie być w ogóle. Więc być może jest to ostatnia szansa, żeby takie wsparcie uzyskać. I wprost, proszę państwa, tak jak pan prezes przedstawiał i to jest w dokumentach, mamy szansę i to decydenci tego, władzy zarządzającej tego programu opisali, że mamy szansę uzyskać wsparcie
34 420 zł. I też jest to próbą takiego podkreślania wielkiego zagrożenia, bo pan prezes też o tym mówi. Proszę państwa, 64 miliony, które pan radny Gregorowicz tutaj podnosi, to jest wartość brutto. Wartość netto jest 54 miliony złotych. I VAT spółka sobie potem odzyskał w działalności, więc to nie jest to środek, który jest potrzebny. Pan prezes tutaj przedstawiał, że te środki, które spółka będzie musiała zaangażować w tym całym przedsięwzięciu kwotowo, jak pan podkreśla, 64 miliony złotych, to jest 15 milionów złotych. To jest około 15 milionów. To są pieniądze, które spółka w ramach, zamiar jest taki, żeby to był kredyt z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, jest to możliwe przy dobrych parametrach oprocentowania. Więc mówimy o 15 milionach na kolejne kilkadziesiąt lat funkcjonowania. Więc to, ten montaż finansowy, to działanie, przygotowanie kilkakrotnie świadczy, że spółka jest właśnie dobrze zarządzana i kompetentnie jest przygotowywany projekt modernizacji oczyszczalni. I chciałbym się jak gdyby odnieść do tego, że traktuję to jako insynuację właśnie, że działania w mieście naszym od 5 lat są działaniami politycznymi. Bo niech pan popatrzy na fakty. Rzeczywiście pani prezes PGK-u odeszła na emeryturę, więc trzeba było podjąć decyzję i nie pamiętam. Może mam wiedzę, ale na pewno prezes nie jest z Prawa i Sprawiedliwości. Pan radny Krajowy wszystko potrafi to do polityki sprowadzić. To nie do polityki społecznej i gospodarczej, tylko do polityki partyjnej. Wszystko widzi w kategoriach partyjnych. Był pan prezes chyba członkiem innej partii. Na pewno nie Prawa i Sprawiedliwości. Proszę? Nie mówiłem o prezesie. No mówił pan o prezesie. Ale nie mówiłem, że jest członkiem partii. Nie. Wymieniłem na lista członków partii. Ale mówił pan, że jest pan radny mówił politycznie. Więc proszę państwa, proszę popatrzeć na kierowników wszystkich jednostek w mieście. Jest paleta przekonań, bo to czasami widać, bo startują państwo szefowie jednostek nawet do wyborów. Więc widać, z jakich klubów, jakich komitetów startują. Więc to jest dowód na to, że absolutnie od 5 lat nie ma w mieście Lubartowie podejmowania decyzji o ustanawianiu kierowników poszczególnych jednostek politycznych. I to jest pani radny insynuacja. I to jest insynuacja, że moje działania są podyktowane działaniami politycznymi. I dowód na to jest, że jeśli nie widziałem, że przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej, przedsiębiorstwo energetyki cieplnej dobrze jest zarządzane i nie wiem, jakie pan prezes ma przekonania polityczne, bo nigdy żeśmy o tym nie rozmawiali i nie wiem, jakie ma, ale zarządza dobrze spółką i rada była zorganizowana. Proszę zauważyć też, bo to padło na komisji, o jednego z członków Rady Nadzorczej. No jak mogłem nie zmienić członka Rady Nadzorczej, który był pracownikiem urzędu? No i jeśli Rada Nadzorcza ma być krytyczna wobec i prezesa, ale również wobec właściciela, czyli burmistrza, jeśli to jest pracownik, który jest podwładnym, to jest właściwe zarządzanie? No nie. I dlatego też nastąpiła ta zmiana, jeśli członkiem Rady Nadzorczej była osoba zatrudniona w urzędzie miasta. I powiem panu, rzeczywiście wróciła do Rady Nadzorczej, bo jest kompetentna, ale wtedy, kiedy nie była już pracownikiem Urzędu Miasta. Taka jest różnica, że też w zarządzaniu spółkami szukam takich osób, bo też, proszę państwa, no też myślę, że nie żyjemy na pustyni, wiemy, że nie ma za dużo osób, które chciałyby pracować w radach nadzorczych spółek, w tym również komunalnych. Nie ma za dużo osób, więc to w jakiś sposób trochę ogranicza nasze możliwości, ale ten zarzut o właśnie kreowaniu zarządczych osób i jednostek, którymi te osoby zarządzają w sposób polityczny, jest insynuacją, panie radny, bo tak to można powiedzieć, bo fakty ku temu zaprzeczą. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos? Proszę bardzo, radny Gregorowicz, zapraszam do mównicy. Odpowiedzi na informacje ze strony radnego, które się powtarzały. Natomiast pojawiły się nowe tezy, tak naprawdę stare. No,
Pan burmistrz chwilę podchwycił ten temat insynuacji, to mogłem to samo odwrócić, ale to nie chodzi o to, żeby się przekomarzać przy tej mównicy. Proszę Państwa, chodzi o to, żeby wreszcie skończyć z oportunizmem i zawód. No przecież to mieszkańcy doskonale widzą, jakie są rzeczywiste relacje i procesy decyzyjne, personalne w naszym mieście i nie tylko. One są bardzo upolitycznione. Jeśli my mówimy, że nie, że zmiana choćby pracownika Urzędu Miasta, który był przewodniczącym Rady Nadzorczej w PGK-u, to jest to zła zmiana, że to jest dobra zmiana, to ja powiem tak, my się różnimy z panem burmistrzem, uważam, że to bardzo zła zmiana. Bo jeśli w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej, który był zakładem budżetowym, odwołano ze stanowiska przewodniczącego Rady Nadzorczej, który był pracownikiem i kierownikiem Urzędu Miasta, to pytanie, jak burmistrz lepiej może realizować nadzór i jednoosobowe władztwo nad spółką skomercjalizowaną, jak poprzez swojego pracownika? No nie może tego robić lepiej. Czy może robić lepiej, jeśli powołał upolitycznionych wszystkich ludzi właśnie z dwóch głównych sił politycznych, nie mających związków z tą dziedziną gospodarki? Proszę Państwa, więc odwołano pracownika urzędu, który gwarantował panu burmistrzowi fachowość i informacje z pierwszej ręki, co się tak naprawdę dzieje w tej spółce skomercjalizowanej, i odwołał. Potem ta osoba zmieniła pracę, ale przeszła do innego samorządu i uwagi, że to zupełnie zmienia postać rzeczy, nie. Za jakiś czas ta osoba wróciła do drugiej spółki skomercjalizowanej, do PEC-u, i też jest członkiem Rady Nadzorczej. I rozumiem, że pan burmistrz ładnie to ubrał, proszę Państwa, no taką banalną tezę, że dlatego ona jest członkiem i teraz jest w porządku, bo już nie pracuje w Urzędzie Miasta. Proszę Państwa, ale pracuje w Urzędzie Gminy, no, proszę Państwa. Więc chodzi o to, że decyzje personalne są w Lubartowie upolitycznione, zarówno jeśli chodzi o MOWIR, jeśli chodzi o PEGiek, jeśli chodzi o inne, jeśli chodzi o inne decyzje personalne, i powiem tak, ja nawet tego nie uważam za zarzut, bo kto ma władzę, ten ma decyzję. Bo mi chodzi o to, że decyzje personalne, które przynależą zwycięzcy wyborów, powinny być również oparte o zasadę efektywności i kompetencji. A tak nie jest. I tylko o to mi chodzi. Proszę Państwa, przestańmy udawać, proszę Państwa, że białe jest czarne, albo mówić, że dwa jest cztery. No proszę Państwa, nie chcę tego rozwlekać i dalej ciągnąć, ale dobrze wiemy, jak to wszystko się odbywa na terenie naszego miasta Lubartowa, w kraju, w województwie czy gdzieś indziej. I to jest naturalny proces, tylko problem, powtarzam jeszcze raz, na tym i kończę, że proszę Państwa, siła, która wygra wybory i ma mandat demokratyczny, żeby stawiała na ludzi kompetentnych, a tu mam poważne wątpliwości i o to mi chodzi. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos? Jeszcze pan burmistrz. Proszę bardzo. Ale już krótko. Proszę Państwa, chciałbym się, umknęła mi ta sprawa samej oczyszczalni i pan radny Gregorowicz mówi, że też chcemy budować kanalizację, chcemy modernizować kanalizację. My chcemy w ramach tego projektu przy dofinansowaniu co najmniej 50% tutaj z Boisiu zbudować kanalizację przy ulicy Krańcowej, gdzie jej w ogóle nie ma. Więc to też jest dobry atut, że jeśli możemy pozyskać co najmniej 50% dotacji zewnętrznej na zbudowanie i uzbrojenie części naszego miasta w sieć kanalizacyjną, to tylko i wyłącznie należy tego to wykorzystywać, bo za chwilę tych pieniędzy już w ogóle nie będzie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze? Nie widzę. W związku z tym przechodzimy do przegłosowania uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia wody i zbiorowego odprowadzania ścieków. Kto z radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę podnieść ręki. 6 radnych jest za. Kto jest przeciw? 6 radnych jest przeciw. Ktoś wstrzymał się od głosu? 6 radnych wstrzymało się. 6 radnych wstrzymało się od głosu. 6 za, 6 przeciw i 6 wstrzymało się od głosu. Uchwała nie została przyjęta. Przechodzimy. Tak. Wszystko w rękach pana burmistrza. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały w sprawie ustalenia dopłat do ceny wody i ścieków dla grupy odbiorców gospodarstwa domowego gminy Miasto Lubartów. Proszę bardzo o prowadzenie.